W chwili obecnej przeglądam zdjęcia z powodzi z 2006 roku. Tutaj mam okazane zalaną ulicę Partyzantów i generalnie obszar osiedla, które my nazywamy osiedlem 500-lecia. Jak widać, powódź wielokrotnie była i wciąż jest największym zagrożeniem dla mieszkańców i przedsiębiorców Sędziszowa Małopolskiego i okolic. Obecnie dużym problemem jest susza, która także ujawniła brak odpowiednich inwestycji hydrologicznych. Stąd niekończący się spór o to, jaki zbiornik wybudować, suchy czy mokry. Końca protestów nie widać, ale jesteśmy zdeterminowani tym, by jakiś wariant tutaj wybrać i w końcu zrealizować przynajmniej koncepcję, jedną z tych koncepcji, które są tutaj podawane, a więc przede wszystkim myślę ochrony przeciwpowodziowej, bo żywioł, który spowodował straty w infrastrukturze Sędziszowa, determinuje nas w tym zadaniu, by w tym zakresie, by jednak tutaj przede wszystkim temu zagadnieniu przeciwdziałać. Tutaj widzimy miejsce, w którym planowana jest budowa suchego zbiornika na rzece Budzisz w miejscowościach Sędziszów Małopolski, Góra Robczycka i Zagorzyce. Jak widać, na papierze gotowe i mocno zaawansowane podpowiedzi specjalistycznych firm i odpowiednich instytucji już są, ale w przeznaczonym na te inwestycje terenie zbiornika jak nie było, tak nie ma. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Przeciwpowodziowych NURT nieustannie i mocno dopinguje samorząd do przerwania tego impasu. Przedstawiciele stowarzyszenia zebrali już 900 podpisów od mieszkańców popierających budowę suchego polderu. Wspieramy budowę suchego zbiornika, ponieważ jest to jedyna skuteczna inwestycja, która może nas zabezpieczyć przeciw powodzi. Jednocześnie jest to suchy polder, uzyskał akceptację inwestora, czyli marszałka województwa podkarpackiego. Jest to inwestycja, która również uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i na którą są również zabezpieczone środki. Ta inwestycja jest niezbędna z tego powodu, że tylko suchy zbiornik jest w stanie przyjąć i podjąć retencję takiej liczby wody, jaka wystąpiła tutaj w 2010 roku. Suchy zbiornik w razie zagrożenia miałby pomieścić 2 300 000 m3 wody, mokry 700 000 m3. Koszt budowy suchego szacowany jest na 30–40 mln zł. Mokry ma kosztować dwa razy więcej. Dlatego Stowarzyszenie NURT liczy, że w tej sprawie w końcu wygra zdrowy rozsądek. Tego optymizmu nie podziela inna grupa mieszkańców, która od lat obserwuje tę przeciwpowodziową niemoc inwestycyjną. I przypomina, że na terenie gminy przez długie lata była także forsowana koncepcja budowy kilku mniejszych zbiorników retencyjnych. Boimy się, że jeżeli to będzie dalej tak, jak było w przypadku poprzednich dwóch zbiorników, to ten suchy zbiornik nie powstanie tak czy inaczej, dlatego że on nie powstał już od 5 lat, mimo że wydano bardzo dużo środków na ten temat. My w tamtym roku zebraliśmy grupę kilkudziesięciu osób, które sympatyzują z tą koncepcją, która została zarzucona z nieznanych nam powodów kilka lat temu i uważamy, że suchy zbiornik jest dobrym pomysłem, jeszcze lepszym jest zbiornik mokry, bo tak samo chroni przed powodzią, a jest lepiej przygotowany merytorycznie. Ostatecznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie zgłoszony został projekt dotyczący budowy suchego polderu, a to miało zwiastować tak długo oczekiwany przełom. Jednak z powodu kolejnych protestów odwołania zostały przekazane do centrali w Warszawie, gdzie obecnie urzędnicy rozpatrują wszystkie wnioski za i przeciw. Przez Sędziszów Małopolski przepływają trzy rzeki – Bystrzyca, Budzisz i Gnojnica. Choć na co dzień wyglądają bardzo niepozornie, to mieszkańcy dobrze wiedzą, że w każdej chwili woda płynąca z górskich terenów może pokazać swoje niszczycielskie oblicze.